Dzień dobry Państwu. Niektórzy z nas już są po śniadaniu, niektórzy dopiero zaczynają o nim myśleć, a niektórzy już myślą o obiedzie. I tutaj pojawia się pewien pomysł na szybki, ciepły lunch. Pierwszy w Opolu na placu Piłsudskiego pierogomat. W ofercie w tej chwili są tylko pierogi ruskie, ale oferta ma być dużo bogatsza, ponieważ właściciel pierogomatu postanowił postawić taki pierogomat na początku z ruskimi pierogami, które lubią wszyscy, ale jeśli będą one się dobrze sprzedawały, na pewno urozmaici tutaj całą ofertę i będziemy mieć tutaj różnego rodzaju inne pierogi. To efekt pomysłów, które rodzą się podczas lockdownu, w czasie pandemii, żeby jakoś sobie radzić, bo lockdown, pandemia dotknęły bardzo restauratorów i małych przedsiębiorców. Dlatego powstają pierogomaty, mamy warzywomat, mamy mlekomat, mamy również ofiaromat w katedrze w Opolu. Ale tych automatów nam przybywa, za parę lat być może cały świat będzie totalnie zautomatyzowany, ale na chwilę obecną taki pierogomat jest alternatywą dla zapomnialskich, zagonionych, zabieganych ludzi, którzy czasami nie mają czasu przygotować sobie posiłku i nagle pojawia się pierogomat, gdzie wystarczy wrzucić 7 zł i mamy posiłek gotowy.